Paul, kory para terminar. Ja, Gonado la Partiziano. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Stumble Guy, Macio Szeszek z nowym skinem Supermana. I jest oczywiście Szeryfito. Witam, Szeryfito. Witam. Szeryfito, El Nino, Canarino, Bibinio. Słuchajcie, no ja mam nowego skina Super Gaja. On się nazywa i zobacz, stary, jak on genialnie wygląda. Czy ty to widzisz? Nowa taka budowa. Stary, ale zobacz, tak, nowa budowa skina, patrzcie, jak on, słuchajcie, ma szeroko ręce i do tego, jak ja robię... Muszę się spróbować i zobaczcie, Supermana. Stary, jak ja robię podwójną spację, to on jakby lata jak Superman, to jest po prostu genialne, do tego peleryna, no słuchajcie, jeżeli nie oglądaliście wczorajszego odcinka, gdzie tego właśnie Super Gaja udało mi się zyskać poprzez opening i to bardzo, bardzo, słuchajcie, owocny i bardzo naprawdę potężny, no to koniecznie nadróbcie tamten filmik, ale dzisiaj wykorzystamy sobie umiejętności właśnie Super Gaja, czyli nowego skina, po to, żeby pokonać najlepszego gracza w Polsce, czyli Szeryfa. Wiedziałeś o tym, Szeryf, że dzisiaj mam plan cię zniszczyć? Wiedziałem. Szeryfito, El Ninito, Canarino, Bambonito. Ja, słuchajcie, dzisiaj po prostu będę się z nim pojedynkował i ten, kto wygra więcej arenek, ten będzie lepszym graczem. Ja już sobie przeszedłem przez metę i czekamy, aż reszta bambików również dołączy. Ronda terminada! Pierwsza z wielu. Słuchajcie, czy mamy tu jakiegoś skina do pokonania? No bo tak, Super Guy, on wygląda pięknie, ale jest Messi! Jest Messi do pokonania, także musimy mieć na niego oko. Humble Stumble Guys, kury para terminar, Szeryf. Stary, jeżeli będę pierwszy, to wiesz, co to oznacza? Nigdy nie będziesz pierwszy. Nigdy nie będziesz, patrz, stary, jak ja lecę. Zobacz, lecę jak Superman, patrz, co się to... Nie, źle, spadłem, zbyt się podnieciłem. Dobra, słuchajcie, teraz bez faili. Słuchajcie, widzę Szeryfa z przodu. On, słuchajcie, jest bardzo dobrym graczem, ale nie ma takiego skina jak ja. I to jest, słuchajcie, najistotniejsze. Patrzcie, ciach, co się tutaj dzieje. Robimy teraz tędy. Dobra, widzę, stary, że jakiś typek ma twojego skina. Co ty o tym uważasz? Bardzo źle. Trzeba go pokonać, trzeba go rozpapilić. I teraz patrzcie, słuchajcie, jaki... Ej, serio, ten skin jest tak napakowany. Nie dość, że ma pelerynę, to do tego ma jeszcze maskę. Do tego, słuchajcie, robi pompki. Ej, halo, ale w treningu to byś mi nie przeszkadzał, koleżko, bo tutaj Superman... To ja sobie podabuję. Tak, właśnie on ma daby, słuchajcie, ja jeszcze nie mam tego Stumble Passa, ale za to, słuchajcie, mogę sobie robić pompeczki. Ja sobie robię pompkę, szybka pompa, słuchajcie, no bo wiadomo. Co? Jak to klasyfikado? No bo mnie wepchnął. Ej, wepchnął mnie, ale zobacz, Messi będzie, o kurcze. Gościu normalnie przeszedł najpierw ćwierćfinał, później przeszedł półfinał i teraz zobaczymy się z nim w finale. Ronda terminada! I póki co idzie naprawdę sprawnie. Jest, słuchajcie, ten Messi do pokonania, mój dawny skin. Lost Temple, kore para terminar! I teraz pytanie, słuchajcie, kto to wygra? Bo jest kilku naprawdę dobrych graczy. Oczywiście nie zaliczam do nich Szeryfa, bo Szeryfito, no Bambonito. Ej, ten Messi jest jakiś hop-siup do przodu. Ej, dobra, Szeryf, bo ja widzę, że ty masz fajne banany, ale ja jestem Supermanem. Weź, co ty, stary, robisz? Oj. Ej, no nie, stary, ty jesteś za szybki dla mnie. To jest prościzna. Stary, jak prościzna, jak tutaj walczymy o miano najlepszego gracza Stumble Guys we wszechświecie. No ja miałem to wygrać z moim nowym skinem Stumble Guy. Nie, to jest... Superman ma szybkie przywileje szybkości. Tak, to jest Super Guy, nie Stumble Guy. Ale zobaczcie, dogoniliśmy go. Nie, dobra, wywalił się. Lecimy po wygraną. No, dobra, stary, kamień papiernożyce możemy zrobić okay. Kamień papiernożyce. A mogę cię wziąć i wywalić na kulę. Oj, dab, uję sobie, oj! Gramy, papier, kamień, nożyce. Dobra, 3, 4, nożyce. Papier. Wygrałem, nie dość, że naprawdę, słuchajcie, wygrałem, to jeszcze wygrałem kamień, papier, nożyce, także stary, nie! Ty musisz spaść, a weź se spadnij na dół, zobacz, ja cię wezmę. Nie! No i słuchajcie, trzeba dać imię wygranego. To się nie dzieje, pierwsza arenka z moim nowym skinem i już mamy Jagonado La Partiziano. Pierwsza arenka za nami, więc mamy Jugale Afortunade. Oczywiście nowe skiny do trafienia. Jednego już mamy, ale cały czas polujemy na banana i na kotka. No tutaj, słuchajcie, widzicie ten Stumble Guy. On jest Super Guy. On po prostu nas uwielbia. Oczywiście, słuchajcie, 3 skiny co arenkę sobie będziemy otwierać. Pierwsza, tak jak na pewno widzieliście, no jest na moje konto, ale pewnie Szeryf się teraz wkurzy i już może nie być, słuchajcie, taki łaskawy dla mnie, ale zobaczymy. No póki co Uganda Afortunada nie jest zbytnio łaskawa dla mnie, więc może przynajmniej, słuchajcie, w arenkach będzie większe szczęście, ale oczywiście nie poddajemy się. Teraz będzie coś dobrego. Na bank będzie coś dobrego, a jednak nie!
Spin go round, dobiegnij do mety, a ja jestem żyrafą. Tu jest napisane girafę, bo mam bucket abry, ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że jestem supermanem, to jest Stumble Guys. I pierwsza arenka, ja nie chcę nic mówić tobie, szeryf, ale nie wiem, czy wiesz, że ja wygrywam póki co. 1-0, słuchajcie, dla Maciuszka. Czujesz, stary, jakąś presję taką? Tak, trochę czuję. Czujesz presję? Trochę po ostatnich moich radach jesteś trochę lepszy, ci powiem. No, stary, myślę, że to nie kwestia rad. Myślę, że to jest kwestia tego skina. Sami zobaczcie, jak on Nie, bo tu jest jakiś gościu. Weź wyjazd, oszukańcu. Weź te ja w ogóle widzę, że ty masz banany. I to, powiem ci, wygląda świetnie. To wygląda genialnie. Znowu mamy jakiegoś Messiego, który zewskoczył tam na dół. Dobra, stary, teraz robimy tak. Po pierwsze, ja cię biorę, ja cię po prostu, stary, wywalam stąd. O nie, sam nie. Spadłem też! Sam spadłem też, co jest grane. To nie było najlepsze zagranie, ale ważne jest to, że pozbyliśmy się naszego rywala i znowu się go pospędzie. Nie! Stary, nie! Dobra, ja powiem ci tak, ja wolę wbiec. Ja mam klasyfikado, chciałem z tobą zagrać w kamień, papier, nożyce, ale wydaje mi się, że mój skill wystarczy, żeby cię pokonać. A tak naprawdę, słuchajcie, no to kurde bele. Ty w tej pierwszej, no dałeś mi chyba fory troszkę, nie? Czy nie? Trochę tak. Jak trochę tak? Na pewno nie dał, na 100% nie dał. Ronda terminada. I żeby, słuchajcie, wam udowodnić, że nie dał mi fory, teraz też go pokonam. Stylefall! Dobiegnij do mety, to jest giereczka, która jest naprawdę, słuchajcie, znaczy, ona jest bardzo fajna, ale potrafi być strasznie zwodnicza, no nie, szeryf? Czy ty myślisz, że ona jest mega S? Patrz, dam radę? Pokaż. Myślisz, że dam radę? Pokaż, gdzie ty jesteś, no. Uwaga! Ooo! Ej, co? Co? Co ty robisz? Nie, 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 nie! A ja przeżyłem, ja przeżyłem! Ej, stary, nie wiem, jak to zrobiłeś, nawet nie chcę wiedzieć, jak to zrobiłeś, ale ja bym chciał... Wszystkie zrobiłem! Ej, co ten goście odwali? Patrz, ja sobie wezmę Dominika. Nie, chciałem wziąć Dominika i chciałem mu normalnie przyfasolić. O, bardzo fajnie, że mu przyfasoliłeś. Ale nie, nie. Ja go chciałem wziąć tutaj. Dobra, stary, powiem ci tak. Ja generalnie nie tracę czasu, robię trening, czy pompa musi być. Oj, ale stary, ten dub wygląda genialnie. Wiesz, co jeszcze wygląda genialnie? Oto, nie, 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 dobra, żyję. Ej, serio, patrzcie, jak ten Superman leci. Od boku teraz wam pokażę, patrzcie, to jest tak genialne, stary, zobacz jak... Ej, a zrób ty podwójny skok. No to animacja identyczna, ale jednak ten skin z peleryną, ten skin z tymi rękawicami, ten skin z tymi, wiecie, napompowanymi od robienia pompek łapami, to naprawdę robi wrażenie. Dobra, szeryfi, to powiem ci tak, ty generalnie idziesz sobie tutaj. Nie, nie, nie. Do widzenia. Nie, też spadłem. Dobra, słuchajcie, ja już tego nie przedłużam, ja po prostu sobie tam polecę. Mam nadzieję, słuchajcie, że szeryf sobie spadnie gdzieś tam na dół, żebym mógł go pokonać w finale bez najmniejszego problemu. Ronda terminada i sami zobaczcie to, mamy tylko 4 osoby w finale, z czego... Dominik w tym. Tak, by jest Dominik, z czego moim największym wyzwaniem wcale nie jest... O kurde, stary, to jest chyba twoja mapa. Umiesz tą mapkę? Nie, jeszcze ta nie. Ta jeszcze nie, a toż tak się dobrze składa, że mój skin potrafi latać, więc bardzo lubi takie mapeczki, patrzcie jak lata, ciak. Dobra, ja nie narzucając presji, chciałbym powiedzieć, że w pierwszej naszej arence zwyciężył... To są gracze, patrz, jak oni skaczą. Tak, stary, no Dominik Z wygląda, nie no, porusza się naprawdę bardzo zwinnie. Dobra, ja idę sobie tutaj, nie wiem, czy to mi jakby dobrze zrobi, ale mam nadzieję, że tak. Dobra, szeryfi, to umówmy się tak, nikogo nie panczujesz. Ej, co ty na to, stary, zróbmy taki finał, wiesz. Nie, ale dobra, to możesz robić. Ważne jest to, żeby się nie uderzał ani mnie, ani tych chłopaków. To będzie fajne akurat, stary, bo mamy bardzo dużo miejsca. Mamy dwóch graczy, a przynajmniej oni wyglądają, jakby byli graczami, więc chyba są. I to będzie bardzo ciekawy finał. Zobacz, stary, że on już dosyć długo trwa, a jeszcze nikt totalnie nie odpadł. No nie? To jest mega cool. Dominik się będzie chyba trzymał długo. Okej. No póki co się utrzymują na równi. Ej, naprawdę wygląda to nieźle. Szeryfito na samym dole. Słuchajcie, no w pierwszej tej arence, ja nie chcę narzucać presji, no ale... Zwyciężył Maciuszek, tak jest. Oj. Dominik zginął. Oj, dobra, jeden gościu tam odpadł. Ja mam generalnie niezbyt ciekawą sytuację. Co? Jak ja jeszcze żyję? Klasyfikado, ronda terminada. Czy wy to widzieliście? Ja już praktycznie wpadłem tam do lawy. Stary, co się z tobą stało? Zginęłem na pochłani. Ja cię kręcę. Ja go na dola partyziano po raz drugi.
Moi drodzy, może na totalnym farcie, nawet nie widziałem, co się działo z szeryfem i no nie będę ukrywał, tutaj po prostu było gigantyczne szczęście, ale udało nam się wygrać po raz drugi z szeryfem, stop, jeden graczem w całej Polsce i jednym z najlepszych graczy na świecie, więc wiecie, ja już słuchajcie, ego mam napompowane jak bicep w moim skinie super guy, do tego słuchajcie, utrzynoszę się gdzieś tak z 5 cm na ziemią, a czy teraz trafimy legendę? Mamy legendario do tego, to jest najlepszy odcinek ever! Nie no, żartuję, oczywiście wczoraj był lepszy, bo trafiłem Stumble Guy'a, który teraz daje mi niesamowitą siłę i wy również musicie zobaczyć ten filmik, ale nie, nie, będzie rekin. Będzie rekin, a było obok specjalnego! Floor flip, dobiegnij do mety tej giereczki, jeszcze słuchajcie, dzisiaj nie było, a to się świetnie składa, bo mam tutaj ze sobą dobrego gracza, który się nazywa Sheriffito Bambonito, witam serdecznie, ponownie. Witam Sheriff, a co pokażę ty jesteś taki? Fajny trik? No dawaj, pokaż trika, a później ci zadam ważne pytanie, no. Tak, no na póki co to musimy tylko... Musimy szybko tu przejść. Tary, tylko banany lecą ci z tyłka. Łooo! Co to było? Okej, to było strasznie dobre, ja myślałem, że ty spadniesz. Patrzcie się tu. Myślę, że każdy, totalnie każdy widz myślał tak samo. Jo, co ty... Poczekaj, ty wyskoczyłeś tak wysoko? Patrz, jestem, tutaj, na słupku. A, jesteś, poczekaj, bo ja chcę zrobić to samo. Jak, czyli co, muszę zrobić pyk. Dobra, ja tak nie potrafię. Ja wolę, słuchajcie, sobie poskakać troszeczkę na trawę. Padłem ze słupka znów. Poczekaj, a gdzie jest Sheriffito? Nie, no widzę teraz. Czekaj, dam radę, dam tak, radę. Tak, dobra, słuchajcie, patrzymy, co robi Sheriffito. On chce wskoczyć na ten słup, który macha młotem, jeżeli dobrze rozumiem. A mi się bardzo podoba na tej trampolinie, jest tutaj bardzo przyjemnie. Mogę sobie... O, jak się wybił! Co jest grane? Dobra, stary, to widziałem, ale powiem ci tak, ja już lecę jak Superman. To jest dobra, ja chciałem powiedzieć, że jesteś w ogóle w gorącej wodzie kąpany, ale póki co Maciuch jest na prowadzeniu, tak jest, dobra. O nie zdążę. Chyba nie zdążysz, koleżko, chyba nie zdążysz, a ja sobie zdążę zrobić pompę, słuchajcie, ta pompa mięśniowa, ona się nie... Co jest grane? Ale gościu, teraz jesteś tak wyjaśniany, nie macie po... Ej, dobra, ja przechodzę, jest za dużo ludzi, co... Nie! Okej, dobrze, słuchajcie, udało się nam wszystkim zakwalifikować, jak widać na tej arence jest kilku dobrych graczy i wcale nie mówię tu o szeryfie. I ronda terminada! Oczywiście to jest, słuchajcie, to jest to, co bardzo lubimy widzieć na swoich ekranach. Bardzo lubimy także widzieć, jak szeryf robi dub. Także mógłbyś robić troszkę dubów więcej. A najlepiej w finale, żebym to był... O kurde, Bele, Rocket Rumble, Captura Las Banderas. Stary, czy my będziemy w osobnych teamach? Chyba. Ja jestem żółty. Niestety tak. Ja jestem żółty, okej, dobrze, słuchajcie, w takim razie Superman leci. Ja w ogóle zastosuję taktykę, którą niby wymyślił szeryf, ale tak naprawdę to jest autorska taktyka Maciocha. I polecę tam do twojej bazy i zrobię tam generalnie kuku na muniu wam wszystkim. Wywaliłem go! Nie! Tak jest! Let's go! Dobra, słuchajcie, lecimy. Jest, póki co przegrywamy, ale to jest taka dywersja. Oj, Sheriffito Bambonito! Koleżko! Bardzo fajny trik, jak lecisz, to używasz emotki i cię zatrzymuje w powietrzu. Aha, że nie lecisz dalej, nawet tylko się zatrzymujesz w tym miejscu, w którym akurat byłeś, tak? Ej, tak. To dobrze, że mi teraz mówisz, ale powiem ci tak, troszeczkę przegrywa moja drużyna i bardzo mi się to nie podoba. 8 do 3 to nie jest wynik, który mnie satysfakcjonuje, ale spokojnie widzowie, my to jeszcze ogarniemy, tutaj jest jakiś Bambini. Nie, no i wywalił mnie do wody, ja też go wywaliłem, no ale nie o to chodzi, żebym ja wpadał do wody. Dominik Z, dlaczego ty się nie ruszasz? Jakiś bambus, no w sensie, że babino się nie rusza w ogóle, no co to ma być? Dobra, tutaj gościu, robisz wyjazd, okej, przejmujemy tą flagę. Captura Las Banderas! Nie, giniemy wszyscy. Tak, bardzo dobrze, właśnie o to chodzi, stary. Właśnie, nie, i znowu wpadłem do wody, ale jest remis. Jest, ej, Dominik Z, wiesz co, ja go chyba chcę wrzucić do wody. Dobra, nie wrzuciłem go do wody, nieważne. Tutaj, słuchajcie, nie wiem o co chodzi, przejmuję flagę, a na imię mam żyrafa. Dobra, jest remis, dobra, już nie ma remisu. Stary, a co ty na to? Nie. Żeby, wiesz, przegramy to. Póki co w naszym takim prywatnym pojedynku ja prowadzę 2-0, zdajesz sobie z tego sprawę? O nie, to co ty na to, żeby oddać mi trzecią wygraną? Nie, no i wrzucił mnie! Ja muszę to wygrać! Nie, 6 do 5, o to właśnie chodzi, o to słuchajcie chodzi, tylko żeby to utrzymać, o niedobrze, nie stary, nie, wygramy! Nie, dlaczego 4 do 7, nie! Timefall, Core para terminar, już tutaj raz szeryfowi pokazałem, gdzie raki zimują, także gościu, ty się lepiej trzymaj! Trzymaj się mocno, bo teraz cię pokonam. Tak jest. Dobra. Idę. Gaduję, tutaj. Okej, słuchajcie, no ja muszę się teraz odkuć, bo poprzedniej arence
Ja wiecie co, ja wolę nie ryzykować. Ja wolę serio nie ryzykować, ja wolę się po prostu zatrzymać gdzieś tam, z tyłu się trzymać. Po ostatniej ręce mam troszkę ból pewnej części ciała, która zaczyna się na D, a kończy na upka. Chodzi o to, że po prostu Szeryfito Bambonito mnie pokonał, a to tylko dlatego, że graliśmy w jakieś Captura Las Banderas i po prostu, wiecie o co chodzi. Patrz, pokażę ci, to była drużynówka, no stary, patrz. Dawaj. Wiem, że stąd można przeskoczyć. A ja ci to pokażę. Nie. Okej, let's go! Mamy to! Zrzuciliśmy najlepszego gracza w Polsce i teraz będziemy go spektować. Jest, spektujemy. No i patrzcie. Patrzcie na jego każdy ruch. Czy uda mu się dotrzeć? Będziesz ostatni. O, udało się. Co jest grane? Gościu jest ostatni, a niby najlepszy gracz w Polsce? Ronda Terminada! Sami widzicie, słuchajcie, kto tutaj jest najlepszy. Macio Rzeszek! I dobrze, jest 16 restances. Sigwente to moje pierwsze imię, a Giraffe to moje drugie imię. Oj, 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 over and under! Stary, to jest gierka, której bardzo nie lubię. Wiesz? Dawaj, stary, pokażesz mi jakieś triki tutaj. Daj jakieś triczki, mi musisz koniecznie pokazać tutaj, totalnie. Patrz. Pyk, pyk, okej, ja sobie przychodzę tędy, teraz ciach, 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 wiem, że tutaj na środek trzeba iść i tutaj po prostu to sobie przeskoczyć, okej. Tego trikulca również znam, koleżko, a nie jesteś taki sprytny, a no dobra, może jesteś troszeczkę sprytniejszy bardziej ode mnie, tutaj jest dobrze i te schodki to są najgorsze schody, jakie widziałem w życiu, jak miałbym takie schody w domu, to bym się chyba popłakał. Oj, widzisz, właśnie to jest trudne, to jest, oaa, prawie mi się udało, ej, jestem pod mapą, dobra, już nie jestem pod mapką, już się jest dobrze. Pyk! Nie, stary, mam problem, mam lipę, pomóż koledze, szeryf, ej serio, to jest tak trudne, nie, ej serio, co tu się dzieje, jest, lecimy, jesteśmy ostatni, ej szeryf, dzięki tobie tylko udało mi się przejść to. No to widzicie, słuchajcie, szeryf wykorzystuje swoje skillsy, żeby mi pomóc, ale nie wie tego, że nie opłaci mu się, ponieważ w finale nie dam mu fory, absolutnie nie, Space Race, Kora Para Terminar, i powiedzcie mi teraz tak, kto ma większe szanse na wyścig w kosmosie, Superman czy jakiś ninja? No bo mi się wydaje, że ninja. Superman jest najlepszy, dobra, ja teraz lecę totalnie za tobą, ciach, 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 ciach. Zobaczymy, stary, jaką ty masz tutaj fajną opcję. Nie, dobra, oczywiście, słuchajcie, ja to przeżyję, ale już jestem dużo za tobą, stary, już jestem mocno spowolniony. Jestem, biegnę, więc jestem na drugiej planecie. Tak, ja jestem dopiero, stary, teraz dopiero wskakuję na pierwszą, więc jedyne, co mnie może uratować, to to, że pomylisz po prostu przejścia. Wiesz, o co chodzi? Te tunele pomylisz. Gdzie ty jesteś? Jakim ty jesteś świrem? Gdzie ty dotarłeś? Dobra, ja muszę poczekać, no słuchajcie, no nie ma tego złego. Nie pomylę tuneli nigdy. Pyk, jak to nie pomyli, jak ty nie mylisz tuneli nigdy, stary, a patrz, może kamień, papier, nożyce? Co ty na to? Ja jestem drugi, zobacz, ciek, już jestem przy tutaj, przy tym. I teraz co, dawaj kamień, papier, nożyce, kto idzie środkiem. Nie, bo to jest gościu jakiś. Nożyce. Ja lecę środkiem, zobaczymy. Nie, po lewej stronie. Wygrałem. Nie, szybko, co? Nie, słuchajcie, jak do tego doszło? Ja go nadal na partyziano, słuchajcie, no szeryf dopiął swego i wygrał z biednym Maciochem. No niestety szczęście nie dopisało, w ostatniej arence sami widzieliście, jak dobrze nam poszło. No ale po prostu zły tunel został wybrany, więc może teraz dopisze nam troszeczkę szczęścia, choć zaczyna się niekorzystnie, bo mamy w papierze toaletowym jakąś brązową rzecz. Ja wolę, słuchajcie, nie mówić, co to jest, wszyscy widzieli, no niby to jest mumia, ale zostawmy to, słuchajcie. Jugada Fortunada, musi coś być dobrego, jakiś banan, oj ba... Especial? Nie! No ten robot, nie mogę patrzeć na tego robota już, po prostu, słuchajcie, tak blisko było specjalnego skina. No musi nam, słuchajcie, no wiecie, tam mieliśmy pecha, tu musimy mieć szczęście. Wiadomo, że i tak udało się wygrać arenki z szeryfem, więc to było bardzo, bardzo fajne, ale tego miśka, już nie mogę na niego patrzeć. Dzięki wielkie za oglądanie do końca, koniecznie pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, bo takich odcinków będzie na pewno więcej, które pojawiają się zresztą codziennie, i wpadajcie na TikToka, bo tam również codziennie pojawiają się nowe TikToki, więc wpadajcie i na TikToka, zostawiajcie suba i elo!